Dobra, teraz będzie dobrze, przed chwilą było za cicho, no, bo już się zapomniało trochę. Ale tak, to jest specjalnie dla was odcinek z kurwa wielkiego podsumowania, co tu się odpierdala. Odpierdala się tak. Wiecie, te bony, ferobry, kurwa bobki i gorące. Odpierdala się tak. Bo ty nie wiesz, dlatego tu jesteś, jakbyś wiedział, to musiał w chuj ten film. Gorąca i bobek, tak? To top Polacy nasi. Czekaj, mazakiem ich. To nasi top Polacy mają koronę. Rządzą tu, nie? Na serwerze Bona se, kurwa, dominują. Są 1 i 2 w Tibi, nie? Całej, na świecie, czaisz? No jest top 3, nie? Dejari, nie, jego innym kolorem. Najlepiej takim, kurwa, czarnym, bo jest jest on. I on ich goni. Nie, goni ich levelem, kurwa, expem, goni ich. I ten chłop. Właśnie ten, Dejari. No wiecie kto, nie? Już wam mówię, co zrobił. Dnia bodajże 9 czy tam któregoś transferuje na Bonę Hara. Transferuje swojego 790 rycerza bodajże, bo się troszeczkę powypierdalał. Transferuje go na Bonę, tak? I co robi? Eksetuje moby. No, eksetuje, bo nie da się inaczej zajechać na NPWP chłopa, da się jeszcze przebijać, ale... Ale nie przebije ich, bo to kurwa 2K magii. Więc tym knajtem może tylko eksytować i spowalniać u ekspa na godzinę. Czy mu to wychodzi? Póki co średnio tracą 2KK eksparawa na godzinę. Czyli wielki chuj. Ale zapowiedzi są takie, że dzisiaj, o dzisiaj się dużo okaże, mają się transferować potężne tysięczne magii i jeszcze jeden knajt i wtedy będą KS-ować jeszcze bardziej bobka. Tak, tak. No wtedy już powinni psuć tego ekspa, nie? Tutaj widzimy sobie na załączonym obrazku tych panów na turbulentach razem sobie stoją. Sobie stoją, tak widać ich tu, nie? Tak, 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 sobie stoją. Dostajecie wszystkie linki, nie? Niżej. No wiecie o co by. Co tak stoją. No i on im przeszkadza, nie? No i tutaj co się będzie działo dalej? Muszę was kurwa zaskoczyć, bo chyba nic. Co prawda są... Jest to duże poruszenie na scenie tybińskiej, nie? Wiesz o co by. Ludzie się jarają, ja też się jaram, no bo dymy jak chuj, kurwa, podjeżdżają takie chłopy pod naszych topowych, ale... Czemu mówię, że nic się nie będzie działo? Tutaj macie słowa Pameli, czyli gorącej, tej oto Pameli gorącej. Nie jest was w tym wyścigu ciekawy, jak już od bardzo dawna wiadomo, że inny Har będzie na tej pozycji. Ja jako laik Real TV nie wiedziałem, o co chodzi, dopytałem. I mówię, jakim cudem, skoro mają green staminę, mają to samo. No jak on może ich dogonić, nie? Tak normalnie. Bez takiego kasowania, nie? Ale się okazuje, że tutaj mamy tłumaczenie, które jeszcze nam mówi dosadnie, chyba że mają to w piździe. Albo piszą tak tylko, żeby nas uspać, uśpić naszą czujność. Nie mieliśmy w planach palenia staminy potów, nie wiem, nawet 101 jakieś stamina poty, ani boostów za 180, czyli tam któryś z kolei, tak? A już ta bank nie siedzi 4H+, tylko po to, żeby pokazywało, że mój Harek jest na jakiejś pierwszej lokacie z przypadku systematyczności. Czyli albo piszą tak, bo serio mają już wyjebane i tak będą mieć te same cyferki i tak dalej. I będą robić to samo, co robią. Mając w chuju ten tytuł top 1, top 2. Albo piszą tak tylko dlatego, że ich to boli, ale nie chcą tego pokazać, jedno z dwóch, nie? Czy jakichś transferów na ferobre się możemy spodziewać? Chyba nie, bo tamten świat jest PvP i Dominando by ich zagnoiło, bo ten chłop to podobno jakiś super koks. Podobno jakiś dominator w chuj bogaty. Co my tu jeszcze możemy wam przedstawić? No i chyba mają wypierdolone w to Polacy, nie? No, dzisiaj się dużo okaże, no i tyle, nie? Subeczek, dzwoneczek, kurwa, TikToczek i wiecie o co chodzi. Coś jeszcze wam, kurwa, chciałem powiedzieć chyba, ale nie pamiętam. Myślę. No i prawda jest taka, że po obu stronach są rasiści, nie? W widzach. Oczywiście brzydzimy się rasizmem. I życzymy powodzenia naszym polskim, kurwa... graczom, no tak, tak, tak. Ale moje kurwa te, jak to się mówi? Analizy? Nie. Przewidywania, bo ja z fusów w górze. Są takie, że po prostu, no, zagnoją ich cały serwer. Serwera nie zdominują, bo na to chyba duży serwer, o, Messenger. Bo na to chyba jest duży serwer i raczej przyszli tylko ich zagnoić. Jak ich zagnoją, to albo wyjdą, albo będą, no, muszą w końcu wyjść, no bo nie będą ich gnoić do końca życia, znudzi im się po prostu. A oni będą dalej ekspić. Tylko, że jak chłop wbije topkę, i tak bym wbiła tym sposobem, wbije ją szybciej po prostu. Koniec, ok, siema.